Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A mój gość dzisiaj to Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Panie wójcie, na początku pytanie. Niedawno przeszła nawałnica nad gminami, również nad gminą Łużna w okolicy. Weekend, jak to wyglądało? Wyglądało to naprawdę groźnie. To było takie intensywne 5 minut opadów, ale przede wszystkim bardzo silnego wiatru. Mamy kilka połamanych drzew. Tutaj przez moment mieliśmy zablokowaną drogę wojewódzką, która biegnie przez naszą gminę, ale nasze jednostki OSP bardzo szybko i sprawnie tutaj zareagowały, usunęły te wszystkie wiatrołomy. No niestety finał jest taki, że część na przykład ulicy wojewódzkiej jeszcze w tej chwili jest nieoświetlona, brakuje oświetleń, trzeba było je wymieniać, bo padły też słupy. Także każda tego typu nawałnica dzisiaj niesie jakieś ryzyko, zagrożenie. Natura jest nieprzewidywalna i zwłaszcza ten okres właśnie lipca jest dla nas bardzo groźny. Mhm. Ale OSP będą mogły jeszcze sprawniej działać, bo wzbogaciły się, prawda? Tak jest. Tutaj dobra informacja dla naszych druhów ochotników. Fundusz Sprawiedliwości, Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości wsparł nasze jednostki znaczącą kwotą, bo to jest prawie 150 tysięcy, które przeznaczyliśmy na zakup właśnie wyposażenia potrzebnego bezpośrednio przy tego typu akcjach. Pojawiła się motopompa, to jest bardzo kosztowne, ale też bardzo potrzebne urządzenie. Pojawiły się nowe ubrania bojowe dla strażaków, nowe aparaty tlenowe, a więc to, co jest potrzebne przy każdej akcji. Panie wójcie, inwestycje w gminie Łużna. Zakończył się pierwszy etap modernizacji ochronki w Szalowej. Proszę tak, nam więcej powiedzieć. Bardzo ciekawa sprawa. Budynek ochronki jest w centrum Szalowej. To był budynek, który został zniesiony przez mieszkańców w latach 40. Stał się własnością parafii, a my kilka lat temu przejęliśmy tutaj użytkowanie tego budynku na okres 40 lat. To pozwalało nam przeznaczyć środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, głównie z RFIL-u w pierwszej edycji, na wykonanie pierwszego etapu właśnie tej inwestycji. Mamy w tej chwili nowy kształt budynku zupełnie, mamy dobudowany poziom, mamy klatkę schodową, budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. I będzie się tam mieściło przedszkole samorządowe oraz filia szkoły muzycznej Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, filia w Szalowej, która działa od lat 70. Mhm. Kiedy możemy się spodziewać tego drugiego etapu zakończenia właśnie? Złożyliśmy wnioski do Polskiego Ładu, do programu inwestycji strategicznych i udało nam się pozyskać środki finansowe na drugi etap. Ten drugi etap będzie polegał właśnie na zakończeniu inwestycji, pracach wykończeniowych, na montażu termomodernizacji, a więc wszystkich tych rzeczy, które powodują, że będziemy ponosić mniejsze koszty energii w tym budynku. Mhm. Czy modernizacje jakichś innych budynków użyteczności publicznej też trwają na tak terenie gminy? Tak, tutaj jesteśmy już na finiszu w zasadzie prac na tak zwanej Starej Poczcie. Piękny, zabytkowy budynek o numerze Łużna 1 w centrum naszej pięknej gminy, który naprawdę zyskał swój blask, jest piękny, ludzie się nim zachwycają. Sam się nim zachwycam, bo naprawdę uważam, że udało nam się ocalić od zniszczenia bardzo wartościowy obiekt, który będzie ozdobą naszej gminy. Będzie siedzibą poczty, będzie siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a przede wszystkim będzie zdobił naszą piękną gminę. Łużna 1, łatwo do zapamiętania, tak można zobaczyć. Można zobaczyć, myślę, że warto właśnie zobaczyć ten piękny budynek. Panie wójcie, ale też inwestycje wodno-kanalizacyjne cały czas. No to jest potrzeba wielka w naszej gminie i wiele też zaległości w tej kwestii musimy nadrabiać. Kanalizujemy centrum Łużne i tutaj też prace są na finiszu w zasadzie. Chcemy jesienią zakończyć tą inwestycję. To będzie pierwszy odcinek w sołectwie Łużna z własną oczyszczalnią ścieków. Oprócz tego realizujemy również w tej chwili budowę wodociągów w Mszance, ale ten wodociąg docelowo dostarczy wodę również do Woli Łużańskiej i Łużnej. Składamy również wnioski o środki do Polskiego Ładu, do funduszu rządowego, aby te właśnie bardzo potrzebne inwestycje, zwłaszcza w takim roku jak obecny, który jest rokiem suchym, gdzie naprawdę ludziom w naszej gminie bardzo brakuje tej wody, starać się realizować jak najszybciej. No właśnie chciałem o to zapytać, jak ten rok wygląda, jeśli chodzi o wodę w Łużnej. Czy przewiduje pan, że te przyszłe lata mogą być ciężkie? Tak, w takich miejscowościach. My tu widzimy tu już od kilku lat, że ta sytuacja się tak naprawdę pogarsza. Takie miejscowości jak Wola Łużańska, właśnie Mszanka, czy Łużna Podlesie, zwłaszcza jej wschodnia część, jest bardzo narażona na utratę wody. Poziom wód gruntowych się obniżył, my to widzimy, studnie wysychają, no i ludzie w tym momencie po prostu wożą wodę do studni, wlewając ją do studni, korzystają w ten sposób z tej wody. To jest naprawdę
wielkie zmartwienie moje, ale też właśnie mobilizacja do jak najszybszego działania, żeby ten problem rozwiązać. To chyba będzie jeden z takich większych problemów przed samorządami w najbliższych latach, prawda? Tak, tutaj też ważne, że mieliśmy do tej pory taką sytuację, że w pierwszej kolejności trzeba było robić inwestycje kanalizacyjne, a dopiero później pojawiały się inwestycje wodociągowe. W tym momencie już tego pierwszeństwa nie ma, czyli tam, gdzie rzeczywiście jest problem suszy, a to występuje w większości gmin, myślę, w Małopolsce, możemy realizować inwestycje wodociągowe w oparciu czy o środki rządowe, czy mam nadzieję również środki unijne w przyszłości. Mhm. Inwestycje drogowe na terenie gminy? Tak, sporo tego się dzieje. Mamy tutaj 3 źródła finansowania, a więc Polski Ład i tutaj jesteśmy w trakcie inwestycji dużej, która zostanie zakończona w przyszłym roku na wiosnę. Firma jest w trakcie realizacji, wykonała jeden odcinek drogi. W tej chwili przemierzają się do 2 kolejnych. Następne 2 będą zrobione wiosną przyszłego roku. Oczywiście uzyskaliśmy również środki finansowe w drugiej edycji Polskiego Ładu na remonty i modernizację naszych dróg. Skorzystamy również z Funduszu Rozwoju Dróg. To jest taki fundusz rządowy. Też właśnie kończymy w tej chwili, przygotowujemy do odbioru jedną z dróg. I Fundusz Dróg Rolniczych. Bardzo ważna rzecz, która jest finansowana ze środków województwa małopolskiego. Drogi, które z jednej strony prowadzą właśnie do pól, ale są też bardzo często drogami do budynków, które, no taka jest specyfika naszej gminy, naszego terenu, że te domy są rozsiane i takie drogi właśnie są też bardzo potrzebne. A jaką drogę, którą drogę do oddania? W tej chwili szykujemy w Szalowej, droga w centrum wsi, to jest droga, która biegnie od drogi powiatowej w kierunku cmentarza i dalej w kierunku Łużnej. Odcinek spory, bo to jest prawie 800 metrów drogi. Na początku bardzo bogaty w infrastrukturę, przejście dla pieszych, doświetlone przejście, także taki radar ostrzegający o prędkości. To wszystko powoduje, że właśnie bliskość także szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, to powoduje, że te drogi dostają dofinansowanie i w znaczący sposób jesteśmy w stanie poprawić bezpieczeństwo po prostu na tych drogach. Sporo jest tych funduszy dofinansowania, ale jeszcze jeden, nie wspomnieliśmy jeszcze jednym, czyli inwestycje popegeerowskie i również tutaj udało się zdobyć pieniądze dla gminy Łużna. Która to była ta miejscowość pegeerowska, panie wójcie? Miejscowością popegeerowską była tak naprawdę Biesna. Tam znajdowały się grunty, które były własnością PGR-ów. W siedliskach również były takie grunty, czyli to już po sąsiedzku w gminie Bobowa. I dzięki temu też mogliśmy właśnie ubiegać się o środki z programu strategicznego Polski Ład. Ile jest tych pieniędzy? W naszym przypadku udało się uzyskać kwotę 2 600 000. Dzięki temu będziemy mogli oświetlić jeszcze nieoświetlone odcinki dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej właśnie w miejscowości Biesna. Także dróg gminnych. Będziemy również inwestować w wymianę starych oświetleń ulicznych, które są bardzo energochłonne, na nowe LED-owe. Mam nadzieję, że sporo tej wymiany będzie i sporo tych lamp uda nam się wymienić. Bo przypomnijmy, że ten program działa w taki sposób, że cała gmina może z niego korzystać. Nie dokładnie chodzi tylko tak o to jedno sołectwo, jedną miejscowość popegeerowską, prawda? Tak jest. I właśnie w tym przypadku będziemy przy drodze wojewódzkiej doświetlać jeszcze nieoświetlone odcinki drogi powiatowej i drogę gminną. Panie wójcie, chciałem zapytać w takiej sprawie lokalnej, ale może też trochę makro. Mówię o programie ochrony powietrza. Wiemy, że od 1 stycznia mają być wycofane wszystkie kopciuchy w województwie małopolskim. Tymczasem no, jest trochę, ja to nazwę tak, bunt, ale też taki realizm, że nie do końca będzie to możliwe. W tej chwili trwają rozmowy na poziomie województwa, ale też wielu samorządowców się ku temu przymierza. Jak pan to ocenia pod kątem takiej właśnie gminy jak Łużna? Jak to wygląda? Jest problem rzeczywiście? Tak, jest problem. Trzeba to powiedzieć. Tak jak mówiliśmy, jesteśmy krajem, który jest de facto na wojnie, jest krajem przyfrontowym. Widzimy to, ponosimy tego skutki, także gospodarcze. Ponosimy skutki w postaci wzrostu cen nośników energii, każdego w zasadzie, czy to gazu, czy węgla. I też w tym momencie naprawdę trudno jest realizować bardzo ambitny, bardzo ważny program ochrony powietrza. Wiadomo, że wszystkim nam na tym zależy, to wpływa na nasze zdrowie. Ale myślę, że moment, w którym znaleźliśmy się jako kraj, jest naprawdę bardzo trudny. Wręcz to uniemożliwia w tej chwili realizowanie programu ochrony powietrza w takim wymiarze, jak było to zakładane jeszcze w roku 2019, kiedy nie mieliśmy pandemii, kiedy nie było sytuacji wojennej. Czy na przykład u was mieszkańcy zgłaszają to panu, że jest problem? Oczywiście, że tak. Mieszkańcy zgłaszają. Sporo osób jeszcze w międzyczasie wymieniło rzeczywiście piece z węglowych starych na gazowe dzisiaj. I też są pełni obaw dzisiaj.
Na szczęście, mówię, jesteśmy gminą wiejską, są jeszcze lasy, każdy gdzieś tam stara się znaleźć sobie opał też taki alternatywny właśnie w postaci chociażby drewna, które można, nie wiem, w kominku jakimś również ogrzewać. Ale rzeczywiście jest to problem. A przekonywanie dzisiaj mieszkańców, bardzo często w trudnej sytuacji finansowej, bo często są to ludzie, którzy też odczuwają dzisiaj koszty inflacji czy koszty wzrostu cen, do wymiany jeszcze pieca, inwestycji w tej chwili w źródło ogrzewania w swoim budynku, jest naprawdę bardzo trudne. I oczekujemy jako samorządy właśnie tutaj ziemi gorlickiej, powiatu gorlickiego, że będzie jakieś przesunięcie w czasie, bo ja sobie zdaję sprawę, na przykład rok, dwa, to tak, dałoby już ludziom oddech? Myślę, że dwa, rok to może trochę za mało, ale te dwa lata i wyżej, może, nie wiem, perspektywa pięciu, trzech, czterech, pięciu lat, to jest taki czas, kiedy moglibyśmy rzeczywiście po pierwsze złapać oddech. Myślę, że sytuacja na świecie również by się uspokoiła i nam sprzyjała. Może pojawią się środki też unijne, na które bardzo czekamy, które pozwoliłyby samorządom też wesprzeć mieszkańców właśnie w wymianach źródeł ogrzewania. Liczymy naprawdę na to, że województwo małopolskie tutaj podejmie roztropną decyzję i przesunie w czasie ten naprawdę ważny, ale program nie na te czasy, nie czyli na czasy wojny. Człowiek, a nie procedury. Tutaj trzeba zachować. Tak, ja myślę, że też to widać w postępowaniu właśnie naszych władz, że w tej chwili troszczymy się o problemy zwykłych ludzi, którzy stanęli przed bardzo poważnym problemem zakupu opału, czy po prostu wydania pieniędzy na ogrzanie swoich domów. Za chwilę pójdą dzieci do szkół, trzeba wyposażyć dzieciaki w podręczniki, w ubrania. To też są spore wydatki dla rodzin. Widzimy tą pomoc, bo też korzystamy z obniżek podatków na nośniki energii jako samorząd. To też powoduje, że nie ma tych wzrostów jakichś takich dużych w naszym przypadku. Ale no, tak jak mówię, eksperymentowanie i tutaj też realizowanie tego ambitnego planu w sytuacji wojny w moim odczuciu w takich gminach jak nasza jest w tym momencie wręcz niemożliwe. Panie wójcie, żebyśmy zakończyli optymistycznie, czekają nas dożynki w gminie Łużna, ale nie tylko w sierpniu, jeszcze coś. Tak, dożynki to jest święto tradycyjne, od wielu lat obchodzone bardzo hucznie w naszej gminie. W tym roku będziemy je obchodzić w sołectwie Biesna. Tam będziemy też dokonywać rzeczy, która nam trochę uciekła, mianowicie oddawać do użytku i święcić budynek Domu Ludowego, wybudowany ze środków unijnych, zakończona inwestycja w roku 2020. Kolejna no inwestycja, właśnie w szczycie pandemii. Niestety nie mogliśmy to zrobić, tego okazałego święta, przekazania społeczności tego budynku. Mamy zamiar poprawić to właśnie w czasie tych tegorocznych dożynek. Zapraszamy do Biesnej. Piękne miejsce, zielono, świeże powietrze. Grzyby. Można było ostatnio czytać, że sporo był taki żód lipcowy, tak, na terenie powiatu. Rok suchy, więc tutaj nie wiem, jak rzeczywiście sprawa z grzybami wygląda. Przyznam, że nie jestem jakimś tutaj... W lipcu były, mogę potwierdzić. Pasjonatem tego typu spędzania wolnego czasu, natomiast pewnie przy takiej pogodzie jak dzisiaj, chociażby przy deszczu, będzie ich więcej. A o co chodzi ze świtezianką, panie wójcie? Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ nasza gmina też od kilku lat skutecznie pozyskuje środki finansowe z programów Ministerstwa Kultury. Jak może wiemy, w tym roku jest pierwsza rocznica wydania pierwszego zbioru ballad i romansów Adama Mickiewicza. I taki też program ministerstwo ogłosiło. Udało nam się pozyskać środki finansowe i będziemy przygotowywać przedstawienie w plenerze z naszą młodzieżą. Właśnie świteziankę. Szukamy dobrego miejsca, gdzie można by było to przedstawienie pokazać mieszkańcom. Ono będzie również zarejestrowane, więc można będzie wrócić do niego w innym czasie. I to też wydarzenie, które będzie jeszcze w sierpniu. Chcielibyśmy to zamknąć w okresie wakacji jeszcze. No to serdecznie zapraszamy. Będzie można zobaczyć i na żywo, albo później w nagraniu. Zapraszamy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.